Jest to szybki przepis na zrobienie aromatycznej, półwytrawnej wódki na naturalnych składnikach. Do wykonania potrzeba: skórki z dwóch dużych lub trzech małych cytryn. Skórka musi być bez białej jej części. Pięć łyżek cukru. Sześćset mililitrów wody. I wymieszać do rozpuszczenia się cukru. Doprowadzić do wrzenia. Po zagotowaniu wywar należy jeszcze przez 20 minut parzyć na wolnym ogniu pod przykryciem, aby ze skórek wydobyć maksimum aromatu. Po tym czasie odstawić do całkowitego wystudzenia. Teraz wywar należy przecedzić przez sidło. Połączyć ze spirytusem i dokładnie wymieszać. Rozlać do butelek, odstawić na 3-4 dni do przegrzania się wywaru ze spirytusem. W tym czasie wódka jest gotowa do spożycia. Jest ona aromatyczna, o lekkim, naturalnym, cytrynowym zabarwieniu.